kiedyś pacjentem, takim, który siedział w kolejce przed gabinetem i wiedziałem, co mi grozi. I największym problemem, psychicznym problemem było siedzenie właśnie przed gabinetem na krzesłach wokół ludzi, którzy zostali dotknięci chorobą nowotworową. Atmosfera, która tam była, była taka, że tak naprawdę należałoby się położyć do grobu. W związku z tym te reminiscencje, bo to było 15 lat temu mniej więcej, dzisiaj przynajmniej jak obserwuję pacjentów, którzy tu przychodzą, a i tak naszym celem było, żeby na sali, gdzie są ludzie i bardziej chorzy i mniej chorzy, ale żeby na salach panował uśmiech, żart, ciepłe słowo i to. To jest miejsca bardzo nietypowe, holistyczne miejsca. Nie wiem, czy większość wie, co to jest holistyka, czyli integracyjne leczenie. To nie jest tak, medycyna nasza jest bardzo bogata, ale niekiedy ma niepowodzenia. I wtedy medycyna mówi, teraz proszę bardzo, już koniec z tobą. Mówimy nie. Pacjent dopóki oddycha, ja jeszcze na pewno jest jakaś możliwość i trzeba pomóc. Pod takim hasłem tu pracujemy i widzą akurat są tutaj ludzi, którzy wspierają nas i to jest dla mnie bardzo istotne. Bez waszego wsparcia naprawdę nam sobie nie udało. Bardzo dziękuję za wszystko i pozdrawiam. Dzisiaj jest jakby bardzo ważny, milowy krok po tych 20 latach integracyjnego podejścia i ten budynek to miejsce. Ja myślę przede wszystkim dzięki tym pacjentkom i pacjentom, które zaufali taką drogę, że to miejsce powstało. I mam nadzieję, że taki swój mały udział będziemy wspólnie tu mieli z moim zespołem, który wierzy w to, że leczymy nie chorego narządu, tylko całego człowieka. W samym duchu, dzięki naszym pacjentom, osobom, które nas zaufają, my się rozwijamy i naprawdę to jest dowód.